pan Marek ma już tak naprawdę dość gotowe w głowie to, co chciałby się z Państwem podzielić, a nie chcę tutaj jakoś tej rozmowy sztucznie animować. W każdym razie takim tematem, takim hasłem wychowawczym, wywoławczym były działania związków zawodowych na rzecz szerszych grup społecznych, czy na rzecz w ogóle interesów ogólnospołecznych. W takim przekazie medialnym, popularnym, związek zawodowy jest często synonimem takiego myślenia bardzo wąskiego, partykularnego. To są pracownicy, którzy myślą tylko o tym, żeby dostać podwyżki, niezależnie od tego, że to pociągnie ich zakład pracy na dno. To są jakieś tam warchoły, które palą opony, bo chcą wyrwać więcej pieniędzy dla swojej branży, mimo że w ten sposób ciągną ojczyznę całą na dno. Tymczasem związki zawodowe z szczególnym wskazaniem Solidarności podejmują także tematy, które są ważne dla nas wszystkich. Podejmują tematy, które w ogóle tak naprawdę często nie wiążą się z kwestiami pracowniczymi, które w żaden sposób nie zwiększają ich bazy członkowskiej. No tutaj takim przykładem mogą być działania związków zawodowych na przykład na rzecz upowszechniania opieki przedszkolnej. Więc związek zawodowy poza tym, no jest to jedna z niewielu w ogóle takich realnych sił społecznych oddolnych, więc ma też po prostu jedną z niewielu sił, która ma możliwość w ogóle takie tematy ogólnospołeczne podejmować. I w niedawnej korespondencji tej mailowej pan Marek zdradził, że chciałby powiedzieć parę słów na temat tego, może nie tyle samych działań, ale pewnego sposobu myślenia i pewnej filozofii Solidarności, z której te działania wynikają, więc oddaję mu mikrofon i zobaczymy, co się stanie. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, że tu jestem. Dla mnie to jest bardzo pouczające spotkanie. Nigdy wcześniej z waszym środowiskiem tak blisko nie mogłem obcować. Czytam was oczywiście od dłuższego czasu. Znajduję tutaj też ludzi, którzy współpracują z nami, na przykład Stefana Porte, który wspólnie z nami opracował parę bardzo mądrych dokumentów. Natomiast to też z tej dyskusji wynikło, że warto by zejść troszeczkę do fundamentu. Chciałbym powiedzieć, jaki jest nasz sposób myślenia, na czym jest oparty nasz system wartości. To, czy to nam wychodzi i jaka się wiąże z tym skuteczność, to już jest sprawa druga. Związek zawodowy z definicji to są zorganizowani pracownicy, którzy organizują się po to, aby stworzyć siłę, dzięki której będą mogli mieć wpływ na swoje warunki pracy. To jest bardzo ważne i to jest tak naprawdę podstawowa kwestia, która jest punktem odniesienia wszystkiego, co robimy. Sensem i miejscem istnienia związku zawodowego jest zakład pracy, gdzie po jednej stronie jest pracodawca. Warto sobie spróbować zdefiniować, kto to jest pracodawca. To jest człowiek albo osoba prawna, który często inwestując własne pieniądze, prowadzi działalność gospodarczą, użera się z konkurencją, walczy z fiskusem, ryzykuje, po to, żeby wypracować zysk. Ten zysk jest całym sensem istnienia biznesu. Warto sobie to uświadomić, bo my tutaj szczególnie w ostatnich czasach bardzo mało siebie wzajemnie słuchamy. Szczególnie strony sporów, które przecież w nowoczesnym świecie są czymś absolutnie normalnym. A kim jest pracownik? Jak pytałem na szkoleniach związkowców, to słyszałem różne rzeczy. Pozycja w kosztach, przedmiot i tym podobne. Zawsze to strasznie mnie denerwowało i powtarzałem, że zasób ludzki, tak, to teraz jest takie bardzo modne. To jest człowiek, który na rynku pracy próbuje sprzedać pracę swoich rąk i to, co ma w głowie. I pracownik i pracodawca spotykają się w tym zakładzie pracy, który, tak jak mówię, jest miejscem i sensem, tą podstawową relacją społeczną, na której budujemy wszystko. I teraz źródłem finansowania tych naszych oczekiwań jest ten zysk. Pracodawca uważa, że z racji swojej roli, z racji tego, co robi, ma wyłączne prawo do dysponowania tym zyskiem i będzie walczył z każdym, który będzie chciał mu pchać łapy w jego mniemaniu, w jego pieniądze. A pracownicy będą chcieli robić wszystko, żeby tą swoją pracę sprzedać na jak najlepszych warunkach. To nie jest socjalizm. W mojej skromnej ocenie to jest liberalizm, nawet w czystej postaci. Może to będzie kontrowersyjne. I teraz pracownicy na starcie są stroną słabszą. Pracodawca ma wszystko, pieniądze, prawników,
możliwości, samo to, że prowadzi biznes, mentalnie stawia go w zupełnie innej pozycji do pracowników. Jeśli pracownicy się nie zorganizują, nie stworzą przeciwwagi dla pracodawcy i pracodawca w żaden sposób nie pozwoli uszczknąć sobie czegoś z tego zysku, tak aby te pożytki pracowników były większe. Mówię o tym dlatego, że to tak naprawdę ma przełożenie też na szerszy kontekst, na społeczeństwo. Im bardziej zorganizowane społeczeństwo, im większą siłę uda mu się stworzyć, tym ma większy wpływ na to, jak to państwo funkcjonuje i jak to państwo jemu służy. I tak jak my, związkowcy, tworzymy siłę i od tego, jaką tą siłę uda nam się stworzyć, taką mamy skuteczność, tak samo można to analogicznie przełożyć na społeczeństwo, ono też będzie miało wtedy większy wpływ na to, co robi. Dlaczego tworzymy regiony i centrale? Pewne rzeczy w zakładzie pracy jesteśmy w stanie załatwić. Ale demokracja to jest taki twór, że wszystko jest opisane jakąś ustawą. Wszystko, co dotyczy naszego życia, najprostszych nawet rzeczy i najbardziej fundamentalnych, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia emerytalnego, socjalu, sposobu, na jaki damy się zatrudniać, czy kwestii związanych z ruchem drogowym. To jest wszystko ustawa, jakaś ustawa, a więc polityka. I my w zakładzie pracy tego sami nie załatwimy. Dlatego organizujemy się w coś więcej, dlatego tworzymy regiony, dlatego tworzymy centralę, która jest najbardziej widoczną działalnością związkową. To jest to widowiskowe najbardziej, co robimy przy okazji czy ustawy emerytalnej, czy paru innych rzeczy. I teraz jak to się przekłada na funkcjonowanie społeczeństwa? Zaryzykuję tezę, że fundamentem społeczeństwa obywatelskiego są związki zawodowe. Dlatego, że większość naszej aktywności to praca. Źródło finansowania wszystkich naszych oczekiwań i w skali rodziny, czy osobistej, czy rodziny, i w skali państwa. I to, co robimy w ostatnim czasie, to, co jest tak bardzo widoczne, to, co mam nadzieję też w dużej mierze zmienia postrzeganie Solidarności, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że mamy dużo do odrobienia, jeśli chodzi o wiarygodność. Przykład z ostatniego czasu. Zebraliśmy 2 miliony podpisów pod wnioskiem referendalnym. Stworzyliśmy w ogóle to referendum. Gdy referendum zostało odrzucone i wzywaliśmy społeczeństwo na manifestację, przejechaliśmy tam sami. Nie wolno się na to obrażać, oczywiście. To jest raczej też pytanie do socjologów. Dlaczego? Przecież wydłużenie wieku emerytalnego, słuchajcie, to jest sprawa kilkunastu milionów ubezpieczonych, nie Solidarności. Przecież tak naprawdę byliśmy jedyni, którzy się temu w taki sposób jednoznaczny przeciwstawili. Oczywiście też w interesie naszych członków związku, ale też w interesie całego społeczeństwa. I to, na czym dzisiaj się skupiamy i też osoba Norberta, z którą współpracujemy z nimi, z jego kolegami, z onboardem i z think tankiem, z think kongiem, przepraszam. I to, co robimy w ostatnim czasie, nasze kampanie społeczne, ta, którą ruszamy w tej chwili już, niektórzy z was pewnie zauważyli pierwsze zajawki naszej kampanii, jeszcze jej nie będę zdradzał, ale jak będziecie czujni, to niebawem się zorientujecie. To też jest właśnie praca nad tym, co mówił tam, przepraszam, zapomniałem pana imię, panie Andrzeju. To jest właśnie to, o czym pan mówi. My mamy do wykonania ogromną pracę, nie tylko wizerunkową, ale przede wszystkim odzyskiwania takiego zaufania, takiego elementarnego poczucia, że jeżeli Solidarność mówi, że to jest złe i trzeba z tym walczyć, albo to jest dobre i trzeba to wspierać, to społeczeństwo mówi tak, to tak trzeba zrobić. I mam nadzieję, bo co by dzisiaj o Solidarności nie powiedzieć? Można się z nami nie zgadzać, można nas krytykować za formy, jakie podejmujemy, czy działania, jakie robimy. Można krytykować nas za skuteczność, mniejszą lub większą, ale przynajmniej wszyscy wiedzą, o co nam chodzi. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, co myślimy na temat płacy minimalnej, co myślimy na temat wydłużonego wieku emerytalnego, co myślimy na temat umów śmieciowych, które nazywamy wyzyskiem. Nazywamy i to nazywamy w wielu miejscach, bo to jest usankcjonowana prawem forma wyzysku.
próbujemy to definiować i nazywamy dzisiaj umowy śmieciowe takim rodzajem umowy między taką propozycją pracodawcy dla pracownika, która pozwala omijać kodeks pracy. Czyli taką formą zatrudnienia, która pozbawia podstawowych uprawnień, elementarnych standardów, które mamy na świecie. Dzisiaj w Wyborczej czytałem, przepraszam, że kupiłem, ale czasami kupuję. Dzisiaj w Wyborczej czytałem, że Polacy, polskie koszty pracy wcale nie są jakieś szczególnie wysokie. Że my mamy naprawdę jeszcze ogromną przestrzeń do odrobienia. Ale z drugiej strony też czytałem, że zbliżamy się w kosztach pracy do Chińczyków. I z tym będziemy walczyć, nie wiem na ile skutecznie, ale chciałbym, żebyście też sobie uświadomili, że Solidarność dzisiaj to jest 6% zatrudnionych w Polsce Polaków. I w mojej skromnej ocenie i tak udaje nam się znacząco więcej, niż by świadczyła o tym nasza siła. Bo na czym zbudowana jest siła organizacji? I tym zakończę. Liczebnością i świadomością członków tej organizacji. Bez tej świadomości, nad którą trzeba pracować, myślę, że daleko nie zajdziemy. I tutaj mieści się też to, co mówił pan Andrzej, że te wartości właśnie, to po co my jesteśmy. Każdy lider powinien sobie codziennie zadawać pytanie, jaką siłę udało się nam stworzyć i co dzięki tej sile udało nam się załatwić, bo to jest istota. I miało być ostatnie, ale nawiążę jeszcze do tego, co państwo gwiazdowie mówili o marszu Obudź się Polsko. To jest jeden z nielicznych przykładów w ostatnim czasie, gdzie różne środowiska z różnymi swoimi oczekiwaniami wystąpiły wspólnie. I ja myślę, że taka wspólnota różnych środowisk, waszego, naszego czy każdego innego, która nawet w konkretnym temacie, nie zgadzając się z innymi rzeczami, jest w stanie zrobić coś wspólnie, to jest dobra droga do tego społeczeństwa obywatelskiego, którą byśmy chcieli, żeby w Polsce jak najwięcej miejsca zajmowała, jak najwięcej przestrzeni publicznej. Norbercie. Dziękuję. Witam również państwa wszystkich i dziękuję, że mogę tutaj dzięki zaproszeniu państwa być. Ja przyznaję, że jest działem w pewnej sferze dyskomfortu, dlatego że nie do końca, no, powiedzmy, czuję się kompetentny na temat tutaj wypowiadać się na temat kwestii społecznych, politycznych czy gospodarczych. My rzeczywiście jako firma, bo reprezentuję po prostu firmę, która zajmuje się działaniami komunikacyjnymi, marketingiem, głównie w internecie, kilka razy mieliśmy przyjemność uczestniczyć w projektach Solidarności i takich projektach, które są, no, jakby w sprawach społecznych, tak? I tak słuchając tutaj wcześniej różnych wystąpień, bardzo ciekawych głosów, zastanawiałem się tak naprawdę, co mogę państwu ciekawego powiedzieć o tych sprawach, żeby to miało jakąś wartość dla państwa większą niż tylko poznanie moich poglądów na ten temat, tylko bardzo konkretną, żeby to miało wartość. Ja chciałem się podzielić takimi kilkoma doświadczeniami związanymi z takimi działaniami społecznymi w warstwie, powiedzmy, komunikacyjnej i o kilku barierach powiedzieć, które myślę, że państwo te obserwacje będą podzielać. Pierwsza sprawa to jest taka, że niestety o uwagę w ogóle ludzi walczy mnóstwo organizacji, firm, jakichś po prostu podmiotów, tysiące wydają miliony złotych na to, żeby się przebić z jakąś informacją i niestety nawet w ważnych sprawach organizacje społeczne czy związek zawodowy musi przebić się przez to, tak? Oczywiście najłatwiej jest się przebić pieniędzmi, płacąc za kolejne nośniki reklamowe albo za jakąś przestrzeń do emisji swoich komunikatów. To jest po prostu trudne i albo ma się na to jakiś pomysł, albo nie. I pewnie wiele takich społecznych w ogóle projektów upadło nie ze względu na to, że są niesłuszne, albo że nie mają jakichś podstaw merytorycznych, nie ma do tego, tylko dlatego, że nie mają ci ludzie, którzy stoją za taką inicjatywą, jakiejś siły przebicia. Druga sprawa jest taka, i to jest niestety problem w przypadku właśnie akcji Solidarności, że ludzie nie chcą słuchać nieprzyjemnych rzeczy. To znaczy, to jest tak, że oni się strasznie ucieszyli, takie mam wrażenie,
w latach 90. teraz strasznie się cieszą tym, co mają. Mogą pójść do kolorowego sklepu, wybierać różne produkty, mają poczucie, że są w Europie, na świecie i nagle ktoś im mówi nieprzyjemne rzeczy, że tak naprawdę ten pracownik, co w tym sklepie jest ochroniarzem albo ta pani, co sprzedaje, to ona w ogóle żyje jak w trzecim świecie. I oni tego nie chcą słuchać. To jest w ogóle bariera taka dość poważna komunikacji z tymi ludźmi, bo oni tę świadomość wypierają. Oni uważają, że ten ktoś, kto o tym mówi, jest agresorem. Znaczy on coś chce popsuć im, tak? Te frajdę z zakupów, te frajdę z tego, żeby chodzić po tym kolorowym świecie i się cieszyć tym. I przez ten mur się trzeba trochę przebić. No najprostszym taką techniką przebijania się przez ten mur jest powiedzenie o historii człowieka. Pojedynczego człowieka, to znaczy nie mówienie w kategoriach, że tu jest jakaś grupa, która coś tam, bo on nie identyfikuje się z grupą, natomiast opowiedzenie historii pojedynczego człowieka, któremu po prostu dzieje się krzywda, czasem otwiera oczy i my zresztą przy tych projektach staraliśmy się zawsze eksponować też historie ludzkie, bo one są po prostu nośne, też trafiają do wyobraźni. No i trzecia bariera, to jest też lenistwo. No niestety to jest tak, że nikomu się nic nie chce. Znaczy, mówiąc tak wprost, nie wiem właściwie jak to zdiagnozować, tutaj dla naukowców jest to pewnie pole do popisu, ale ludzie po prostu są leniwi, oni są apatyczni, dobrze im jest tak, jak już jest, ja już nie będę, każdy sobie myśli pewnie nic i tak nie zdziałam, więc po co ja mam tam się męczyć, lepiej zająć się czymś przyjemnym. Zresztą też i życie narzuca takie tempo, że po prostu tego czasu nie ma wiele, więc w tych akcjach z kolei, tych społecznych, gdzie staramy się dotrzeć do ludzi, do czegoś ich przekonać, trzeba im dać. No i to jest niebezpieczeństwo też duże. Trzeba to strasznie skrócić w ogóle. Całą opowieść w ogóle o tym, co my chcemy zmienić, trzeba sprowadzić najlepiej do jednego zdania. A jeszcze potem, jeżeli nawet chce ich się w coś zaangażować, to dać im jakieś pole do mikroaktywności, bo oni po prostu, żeby wstali z foteli, tam gdzieś poszli albo coś robili, czy w ogóle czas swój poświęcili, jest strasznie trudno to zrobić, więc warto dawać, organizując jakąś akcję w ogóle społeczną, warto dawać szansę na jakąś mikroaktywność. Nie wiem, no w internecie to może być kliknięcie, deklaracja, że tak, jestem za tym, tak? Może to być deklaracja, że powiem o tym chociaż jednemu znajomemu. Znaczy, to nie musi być wielki wyczyn, bo niestety, jeżeli będziemy od ludzi oczekiwali wielkich wyczynów, to oni po prostu tego nie zrobią. Zrobi to jakaś wąska garstka kilku ludzi i to będziemy my sami na koniec tylko z tym. Więc pierwsza sprawa to jest, tak porządkując, to są jakby, pierwsza sprawa to jest takie wypieranie. W ogóle, jeżeli ktoś coś chce zmienić, to na ogół, żeby coś zmienić, to trzeba coś skrytykować, bo inaczej to po co coś zmieniać? A jak się zacznie coś krytykować, no to już się jest tym agresorem, który psuje mi dobre samopoczucie. I to jest mur, przez który można się przebić, opowiadając na przykład konkretnego człowieka historię. Druga sprawa to jest w ogóle kwestia właśnie tego lenistwa i trzecia, braku czasu i tego natłoku informacji, który do nas napływa. Oczywiście takich detalicznych różnych historii związanych z akcjami można by opowiadać wiele, no nie jest to pewnie takie już o technice, o jakichś narzędziach, pewnie to nie jest przestrzeń do dyskusji, ale to są, myślę, dość ciekawe w ogóle zagadnienia. Jeśli chodzi o takie bardzo już techniczne kwestie, to może nie, ale tutaj myślę, że być może na sali będą osoby, których rozmowy gdzieś tam kątem ucha miałem wczoraj przyjemność się przysłuchiwać i korzystanie przez właśnie inicjatywy społeczne z takiego arsenału działań marketingowych, wsparcia takich firm zajmujących się komunikacją społeczną, która tak brzydziej nazywa się też PR-em, to budzi jednak pewne wątpliwości, nawet w środowisku moich bliskich kolegów bywamy czasem podzieleni w tym, czy właśnie na przykład adresując jakiś skomplikowany przekaz, to i była też mowa o tym, że na przykład słowo wyzysk jest jakoś, no nie przychodzi przez usta, jest takie, się wydaje, anachroniczne, ludzie o tym nie myślą w tych kategoriach, albo wstydzą się takiego słowa używać, albo boją się właśnie, że jest nieskuteczne. I teraz czasami pojawia się takie pytanie,
Czy właśnie nazywać rzeczy po imieniu, ryzykując to, że ten komunikat zostanie odrzucony, czy oferować płytsze formaty aktywności, jakieś takie mniej wytrącające ludzi z samozadowolenia i ryzykując, że zdecydowana większość z nich być może no właśnie pozostanie na poziomie tych mikroaktywności, że większość osób po prostu będzie miała poczucie, że ten problem kasjerek to się ogranicza właśnie do kliknięcia, oni kliknęli i już tak naprawdę skończyli. Więc może proszę opowiedzieć, w jaki sposób Solidarność no i Think Kong próbuje gdzieś jakby znaleźć drogę, być może gdzieś po środku. Przede wszystkim to, co próbujemy oświadomić od dłuższego czasu, to musimy się przygotować na naprawdę długi marsz, że tutaj niczego nie da się zrobić szybko. Ta kampania przeciwko umowom śmieciowym nie dla ich likwidacji, bo one są potrzebne i one z jakiegoś powodu na rynku powstały. Ale ta kampania przeciwko umowom śmieciowym, ona tak naprawdę ma edukować ludzi, z czym to się wiąże, jakie są tego konsekwencje. Jest też elementem pokazywania, czy raczej przekazywania, że my doskonale wiemy o problemach, jakie mają ludzie pracy. Bo bycie związkowcem to jest przede wszystkim bycie z ludźmi. My większość czasu spędzamy na spotkaniach z ludźmi, każdy na swoim poziomie. Szef związku z regionami, regiony z zakładami, a w zakładach w cudzysłowie przy maszynie. I my większość problemów ludzi znamy z autopsji. Wiemy, jakie są skutki umów śmieciowych. Zresztą to nam też wyszło przy tej kampanii, będziemy to pokazywać, że tak naprawdę umowy śmieciowe to jest ciągłe zaczynanie od zera. Człowiek, który pracuje na śmieciówce, już pomijam to, że nie ma żadnej składki emerytalnej, że jak zachoruje, to go nie ma, a nie daj Boże, jakby chciał wypocząć czy wziąć urlop, to dla wielu młodych ludzi w ogóle nie jest problem. Okazuje się, że dla nich problemem jest to, że oni pracują, wypalają się, angażują, nagle jest ciach, reset i jestem w punkcie wyjścia. I to, na czym nam dzisiaj szczególnie zależy i to też powód, z którego korzystamy z pomocy firm fachowych, to jest uświadomienie wszystkim, że te problemy są, że my je znamy i my będziemy z nimi walczyć, bez względu na to, jaką będziemy uzyskiwali skuteczność. Im więcej środowisk, im więcej ludzi nam się uda wokół tych naszych działań skupić, tym większą będziemy mieli skuteczność, bo dzisiaj, co by nie mówić, jesteśmy tylko 700-tysięcznym związkiem, choć tu mała dygresja. Gdy Wałęsa przekazywał związek Krzakleskiemu w 90 roku, liczyliśmy tylko 1,5 miliona. Więc jeśli ktoś mówi, że Wałęsa był szefem 10-milionowego związku, no to jest lekkie nadużycie. A 5 lat prezydentury Wałęsy, gdy cała nasza gospodarka tak naprawdę przewaliła się do góry nogami, to jego bierność w tym czasie w sprawach pracowniczych, tych fundamentalnych, no to już jest wręcz żenująca. I my dzisiaj, ja młody człowiek, przecież ja zaczynałem swoje dorosłe życie po 90 roku. Zakładałem rodzinę, zaczynałem praktycznie to wszystko od zera. Dla mnie związek zawodowy nie był miejscem realizowania jakiejś swojej idei. To było miejsce, które wybrałem z pragmatyzmu, bo zaczynając pracę w stoczni, uzmysłowiłem sobie, że ja sam to jestem nikim. Niczego nie znaczę, ja nie mogę nawet szukać pomocy gdzie indziej, jeżeli jestem zupełnie sam. I to jest tak naprawdę istota tego, dlaczego się organizujemy, dlaczego tworzymy związki zawodowe. I chcielibyśmy też tą naszą ideę, ten nasz sposób myślenia upowszechniać, już nie tylko nawet dla Solidarności, bo uzwiązkowienie jest wartością samą w sobie. Dzisiaj niech tworzą się jakiekolwiek związki zawodowe, byle się tworzyły, bo związek zawodowy i nawet ten nasz, 700-tysięczny, to jest w tej chwili, co by nie mówić, największa zorganizowana grupa w Polsce. Jesteśmy jedyną tak naprawdę organizacją, która w ciągu 3 dni jest w stanie w każde miejsce w Polsce przywieźć 5 tysięcy ludzi. Dzięki temu, że płacimy składki, że tworzymy fundusze strajkowe, stworzyliśmy sobie na tyle solidną bazę materialną, że możemy to zrobić, bo słuchajcie, 15 tysięcy ludzi w Warszawie to jest 1 000 000 zł. Takie są realia. I możemy pracować nad świadomością, możemy pracować nad ideami, możemy pracować nad edukowaniem społeczeństwa, ale bez solidnego zorganizowania, które przekłada się na siłę, która bierze się przede wszystkim z pieniędzy,
świadomych ludzi, po co się zorganizowali i co chcą robić, to jest tak naprawdę fundament społeczeństwa obywatelskiego, które może cokolwiek w tym kraju zmieniać według tego, jak chce, żeby to państwo służyło nam, a nie my byli wyłącznie dla tego państwa. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, bo pomyślałem sobie, słuchając Marka, o jednej rzeczy, że niestety, i to pewnie część z państwa, to na pewno wszyscy państwo wiecie, ja to przy okazji tych akcji jakby miałem okazję obserwować, że teraz ideowość jest czymś złym. Znaczy, to jest tak, że najbezpieczniej jest nie wyznawać żadnej idei. Znaczy nie, to jest też problem w ogóle w komunikacji społecznej, bo ludzie nie chcą być napiętnowani jako ci, którzy w coś wierzą. Najlepiej jest w nic nie wierzyć, bo wtedy jest człowiek bezpieczny w swoim otoczeniu, nie zostanie na ostracyzm jakiś skazany, nie będzie mu łatka oszołoma przypięta. Tak, i to jest niestety wielka przeszkoda w ogóle w angażowaniu ludzi w cokolwiek, tak, że oni boją się pokazać swoją aktywność, bo wtedy okaże się, że w coś wierzą, coś chcą zmieniać, co gorsza, i to już będzie w niektórych środowiskach to jest po prostu bardzo źle przyjmowane, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało. Tak, chciałem na chwilkę wrócić do tego, o czym przez chwilę była mowa parę minut temu, czyli o tym, o tej otwartości, deklarowanej otwartości Solidarności na współpracę z różnymi środowiskami przy różnych, często bardzo konkretnych sprawach. Chciałem właśnie o to zapytać, no bo nie sposób walczyć o interesy, zwłaszcza te ogólnospołeczne, te wymagające rozstrzygnięć na poziomie ustawowym, ale także o konkretne sprawy w poszczególnych miejscach kraju, bez współpracy z szerokim gronem osób, inicjatyw. I chciałem się zapytać właśnie, jaki obecnie Solidarność ma pomysł na relacje z innymi związkami zawodowymi, na relacje z polityką, na relacje z nauką, bo tak, swojego czasu nie tylko Solidarność, ale inne związki zawodowe były krytykowane, no po pierwsze za charakter ich zaangażowania politycznego, po drugie związki zawodowe, te centrale główne w Polsce były skonfliktowane, no i po trzecie też między innymi w naszych publikowanych na łamach Nowego Obywatela rozmowach z osobami, które się zajmują sprawami pracowniczymi szeroko rozumianymi, związki też były krytykowane za niedostateczne wykorzystywanie wiedzy płynącej ze środowisk akademickich, za to, że swoje postulaty, że ich postulaty często nie są oparte na rzetelnych badaniach, wyliczeniach, na wiedzy eksperckiej, więc z kim Solidarność chce w ramię z kim Solidarność chce walczyć z wiadomo kim? Zacznę od końca. Mamy solidne zaplecze eksperckie i ostatnie wygrane, czy skarga do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanego Święta Trzech Króli, czy wcześniej wygrana przed Międzynarodową Organizacją Pracy skarga przeciwko polskiemu państwu, które uniemożliwia organizowanie się pracownikom pracującym na różnych cywilnoprawnych umowach, czy samozatrudnionych, pokazuje, że my potrafimy. Złożyliśmy 3 projekty ustaw, które no leżą, zbierają kurz, znana ustawa o płacy minimalnej, która od roku leży w Sejmie, 2 projekty ustaw dotyczące składkowania umów śmieciowych czy ograniczenia patologii przy pracy w agencjach pracy tymczasowej, pokazują, że to nie jest tak, że my tylko mówimy ma być, bo ma być. Chociaż wychodzimy troszeczkę przez szereg, bo to jest tak jak w tym porównaniu. Jeśli idę do lekarza, to nie pouczam go, jak mam je leczyć, tylko mówię, co mnie boli. I związek zawodowy jest taki trochę w takiej pozycji właśnie. Ale żeby lekarz mnie leczył, żebym pozwolił mu szczególnie na jakąś ciężką terapię, to on musi mnie do tego przekonać. I tak naprawdę to, co dzisiaj jest największą barierą w Polsce, to jest brak rzetelnego, prawdziwego dialogu społecznego. I tak jak szkoliłem związkowców mówiąc, że my musimy zrozumieć też pracodawców, pracodawcy nas i musimy się zacząć nawzajem słuchać, to tak samo w przypadku władzy i społeczeństwa też musimy się zacząć siebie nawzajem słuchać. I ta skarga wygrana przed Trybunałem Konstytucyjnym powinna uświadomić władzy, że Solidarność być może czasami ma rację i być może warto z nią rozmawiać. Dopóki nie będzie się z nami rozmawiać, będziemy robić to, co robimy i to, co jest takie bardzo widoczne i spektakularne. Pytasz o pomysł. Nasz pomysł jest jeden i on jest niestety brutalny i piekielnie trudny. Dopóki nie zbudujemy siły, z którą będą się liczyć, dopóty będziemy musieli robić różne takie działania na pograniczu
PR-owsko-manifestacyjnym, szukać różnych możliwości przebicia się z tym, co mówił Norbert, żebyśmy te nasze problemy przebili do przestrzeni publicznej. Tak długo będziemy musieli protestować i robić różne akcje o różnym zakresie skuteczności, dopóty tej siły nam się nie uda zbudować. A to jest niestety trudne. Proste, a z drugiej strony trudne. I jeżeli pytasz o pomysł, trzeba organizować pracowników. 75% firm w Polsce nie ma ani jednego związku zawodowego. Uzwiązkowienie w Polsce jest na poziomie kilkunastu procent. I tutaj nie można tego porównywać do modelu francuskiego, bo on jest trochę w prawie inaczej ustawiony i trochę inaczej ułożony. Poza tym tam związki zawodowe mają prawie 200-letnią tradycję. My zaczynaliśmy od strasznego resetu od 90 roku po wycięciu naprawdę kilkudziesięciu lat komunizmu, gdzie i mentalnie, i strukturalnie jesteśmy tak naprawdę od zera i my jeszcze dużo rzeczy musimy przed sobą zrobić. Teraz chciałbym jeszcze parę słów do pana Norberta i potem oddać już głos publiczności. No mnie ciekawi, nie wiem, czy to w ogóle o takich rzeczach można mówić, mnie trochę ciekawią kulisy współpracy właśnie Agencji Interaktywnej Think Kong z Solidarnością, tego, w jaki sposób ta współpraca została nawiązana, i tego procesu, w toku którego no, Think Kong się w jakimś stopniu wyspecjalizował w tej matce społecznej. No, ciekawi mnie czy sama agencja stała się w ten sposób, nie wiem, trochę inną agencją niż inne. I też w toku tej współpracy, jak w ogóle ten cały proces kreatywny wygląda? Czy to jest tak, że państwo po prostu te pewne historie, które są opowiadane w ramach kampanii, po prostu związkowcom przynosicie, czy to jest jakaś ścisła współpraca związku ze specami, którzy po prostu pewne treści mają sprzedać? To znaczy tak, historycznie rzecz biorąc, to po prostu ta współpraca wynika z jakiegoś mojego zaangażowania z Fundacja Centrum CSR, gdzie byłem jakiś czas w Radzie Programowej i tam poznałem kilka osób z Solidarności przy okazji jakichś spotkań i od słowa do słowa i tak dalej. Jakoś się ta współpraca nawiązała. My też przy kilku projektach mniejszych zupełnie bezpłatnie się angażowaliśmy. I teraz ja nie chciałbym, bardzo szczerze mówiąc, żebyśmy mieli takie... taką naklejkę na sobie agencja od spraw społecznych i od związku Solidarność, bo tak nie jest. To jest w ogóle taki też temat, nie wiem, no, czy nie do końca, na który może bym chciał tak bardzo się wypowiadać, bo niestety jest tak, ponieważ my żyjemy ze współpracy z różnymi firmami i tak dalej, że w pewnej kolizji pozostaje zaangażowanie nasze w tego typu projekty z codziennym życiem biznesowym. No to ja powiem, jak to wygląda. Think Kong jest jednym z licznych naszych partnerów, z którymi współpracujemy. Ale to nie jest tak, że my idziemy do agencji albo rzucamy na rynek hasło i teraz nam coś wymyślcie. My wiemy doskonale, co my chcemy robić, tylko od tego są właśnie fachowcy i większości naszych partnerów nie ujawniamy i nie pokazujemy, a ich jest kilku, bo nie należy wyważać drzwi, które już ktoś kiedyś otworzył. I dlatego warto, tym bardziej, że my pewnych rzeczy wcale nie zrobimy ani lepiej, ani taniej. I warto z pomocy fachowców, czy tak jak w przypadku dużych kampanii, domów mediowych, czy innych przedsięwzięć. Natomiast wiesz co, ja nie odpowiedziałem jeszcze o tej współpracy z innymi związkami zawodowymi. Ona jest. I ona jest już w tej chwili bardzo ścisła, tylko, i wiecie co, prosiłbym, żeby tego nie nagrywać. Powiem wam szczerze, ale prosiłbym, żeby to zostało na tej sali. Problem na przykład z OPZZ-em niestety, ale polega na tym, że jak się umawiamy, i my wystawiamy 10 tysięcy ludzi, to oni wystawiają 500. To jest niestety ta różnica między nami, że choć nominalnie podają dosyć sporą liczbę członków, nawet się kreując w różnych miejscach na siłę numer jeden, no to w praktyce niestety wygląda to słabo i tutaj musimy liczyć na siebie, tym bardziej, że 700-tysięczny związek ma jeszcze dużo do zrobienia, żeby sam swoich ludzi lepiej zaktywizował czy zaangażował, niż oglądać się na ludzi na zewnątrz. Ja już zabierałam głos i mam tylko jedną drobną uwagę,
że naprawdę nie należy lekceważyć, jak to się mówi, ulicy, bo tutaj pan mówił cały czas, że, znaczy nie cały czas, mówił, że po prostu Solidarność nie wychodziła na ulicę, ta pierwsza i proszę bardzo, i dosyć dobrze jej szło, a ta, że to jest dowód słabości. To po prostu jedyna rzecz, której władza się boi, której biznes się boi, której boją się bankierzy, to jest ulica. I niczego innego się nie boją, tylko tego. Dlatego, że po prostu po pierwsze to są tchórze, a tchórze najbardziej to się boją tego, że ktoś przyjdzie, wyciągnie ich i wywiezie na taczkach albo coś takiego. A po drugie to widać, a po trzecie to zawsze grozi rozwojem sytuacji nieprzewidzianym tak zwanym. W związku z tym myśmy czytali takie materiały opracowane przez Bank Światowy, jak wprowadzać te programy stabilizacyjne i dostosowawcze, żeby nie wywołać rewolty społecznej. Boją się rewolty. Boją się rewolty społecznej i przypuszczam, że i tam między innymi wśród takich zaleceń to były właśnie okręgi jednomandatowe, ta ordynacja większościowa, najlepiej jednomandatowa. I zasadą było jeszcze coś takiego, że po prostu można się nie obawiać prawda, żadnej rewolty, jeśli będzie się robiło to, najpierw nauczycieli się zgnębi, potem się wodę podwyższy, prawda, i tak dalej. Czyli ta zasada, że tak powiem, plasterkowania, to w ten sposób też w czasach komunistycznych dzielono, no dzieli rząd, prawda. Ale jeszcze jest też taka sprawa, która jest bardzo istotna, że jeśli pozwoli się obcinać bardziej radykalne skrzydła, bardziej radykalne hasła, to za chwilę bardzo radykalne to będą takie, no, że po prostu może niech nas tak strasznie nie biją, nie, to będzie wszystko. Więc tutaj też ostrożnie z tym trafianiem w samo sedno, to znaczy tylko w coś takiego, żeby to było do przyjęcia, żeby większa ilość ludzi to akceptowała. A poza tym jest jeszcze tak, no ja nie wiem, może chowałam się w innych czasach, ale mnie się wydaje, że pan tu mówił dużo o tym, że ludziom się nie chce, ludzie są apatyczni, ale tak naprawdę to po prostu co ma im się chcieć? No przecież jeśli w tej chwili takim ambitnym projektem dla młodego człowieka to jest to, żeby tam jakieś szczęki zmienić na taki powiedzmy już lokal, w którym może sprzedawać od rana do wieczora jakieś skarpetki, po prostu nie ma takich romantycznych, ambitnych projektów, planów dla młodych ludzi. I nie wiem, to jest też jeszcze kwestia do tego ubogiego państwa, bo gdyby państwo miało pieniądze na to, co obserwowaliśmy w Australii, tam poznaliśmy bardzo wspaniałych młodych ludzi, którzy na przykład realizują się w tym, że prowadzą badania etnograficzne, prawda, tam jakoś tam chronią przyrodę, podglądają jakieś zwierzęta, no to są wszystko rzeczy niezwykle ciekawe. No nie może być tylko ideałem dla młodego człowieka to, żeby miał stabilną pracę w handlu. No, tak sądzę. W ogóle, tak jak poprzednio mówiłem, no żyjemy też w świecie zaćwiekowanym. I tak, związki zawodowe a polityka. Jeżeli przyjrzymy się programom partii politycznych, tak w Polsce, jak i na świecie będzie bardziej pouczające, bo są czystsze, to staje się oczywiste, że jądrem, istotną rzeczą tych programów, oprócz różnych obudowań hasłowych, to jest uzyskanie wpływu
na kierowanie strumieniem pieniędzy. Każda partia ma program, w którym jest zawarte to jądro, że do swojego elektoratu skieruje więcej pieniędzy krążących w danym państwie czy społeczeństwie. Ale te programy są owinięte, obudowane różnymi pięknymi lub mniej pięknymi przybudówkami. Związki zawodowe mówią wprost. Nam chodzi o pieniądze. My żądamy, ażeby zmienić strumień przepływu pieniędzy tak, żeby więcej trafiało do kieszeni pracownika. Proszę Państwa, idąc tym rozumowaniem, związki zawodowe są najbardziej polityczną organizacją ze wszystkich. A więc jeśli chodzi o rady, przestańcie się wypierać, że jesteście apolityczni. Nie wypieramy się. Dwa, związki zawodowe, ekonomia. To można naświetlić krótko. Henry Ford, były cztery interpelacje w Kongresie Amerykańskim żądające ustawy zakazującej Fordowi tak wysokich pensji dla swoich robotników. I Ford na to odpowiedział. Moi robotnicy muszą zarobić tyle, ażeby mogli kupić mój samochód. Proszę Państwa, i to jest jedyne twarde prawo ekonomii. To, co nam proponuje Friedman, jest to kolejna ideologia gwałcąca zasady ekonomii, która się kończy kryzysem. Dwa, następny poprzednik Friedmana, czyli Marx, twórca również ideologii, podał całkiem rozsądny, inteligentny program, że kapitalizm musi upaść, dlatego że kapitalista nigdy nie wyrzeknie się samoograniczenia swojego zysku. Mamy dowody obecnie? Mamy. Co uratowało kapitalizm, a pogrążyło Marksa? Związki zawodowe. Marx nie przewidział, że pracownicy potrafią się zorganizować w taką siłę, która zmusi właścicieli do rezygnacji z zysku. Dwa, związki zawodowe, a technika w systemie wolnorynkowym. Najłatwiej uzyskuje się pieniądze z wyzysku. Najłatwiej jest to ograniczyć po prostu, że cena wyrobu składa się z ceny materiałów, energii do produkcji, ceny maszyn, a przede wszystkim z ceny robocizny. Jak wyceniać, czy już należy życzyć sobie, żądać podwyżki, czy nie? Prosto. Zobaczyć, jaki procent ceny wyrobu jest ceną robocizny. Na zachodzie w przemyśle okrętowym 40% ceny statku była cena robocizny. W polskich stoczniach 4%. Jest to proste. Ale teraz wracając do techniki. Otóż związki zawodowe, blokując uzyskiwanie zysku przez wyzysk pracowników, zmuszają pracodawcę, ażeby szukał zwiększenia zysku w nowych rozwiązaniach technicznych. I w technice związki zawodowe są siłą przewodnią w systemie. Proszę Państwa, jeszcze co do... Związki zawodowe są roszczeniowe. A w ogóle co to są roszczenia? Otóż odsądza się od czci i wiary tych ludzi, którzy żądają, ażeby państwo zwróciło im część tych pieniędzy, które im w systemie podatkowym zabiera. My nie od państwa chcemy. Roszczeniowcy nie chcą niczego od państwa, oni chcą po prostu, żeby państwo zabierało im mniej. I tym się stają w tym samym tym jak liberałowie, którzy żądają obniżenia podatków. To jest dokładnie ta sama grupa,
tylko że jedni drugich od czci próbują odsądzać, a głupole kiwa, o no tak, bo oni są roszczeniowi. I jeszcze co robić? Wydaje mi się, że odpowiedź jest dziecinnie prosta. Robić co się da. Będą związki miały telewizję, będą gadać i uzgadniać swoje interesy w telewizji. Nie będą miały, mamy zawsze ulicę. Mamy zawsze ulicę. To, że w 80 roku nie wyszliśmy na ulicę, tylko dzięki temu, że 10 lat wcześniej zginęło kilkaset ludzi rozstrzelanych na ulicy. I teraz jak trafić do ludzi? Nas pytali, jak myśmy w UZZ-ach zdobyli sobie zaufanie. Z tego okresu możemy powiedzieć jedno. Mieliśmy tylko i wyłącznie szczerość. PR w ogóle nie był znany. Programów reklamowych nie było, a na pewno my byśmy ich nie dostali. Ludzie widzą szczerość i nie potrzebują je opakowywać w profesjonalne papierki, bo szczerość wyczują. Jeżeli organizacja będzie i jej działacze będą szczerze bronić interesów pracowników, ludzie mają, z własnego doświadczenia wiem, ludzie mają tą zdolność. Wiedzą, kiedy się mówi szczerze i wyczuwają fałsz. A obawiam się, że w PR-ze fałsz zawsze będzie, chociaż mistrzowsko ukryty. I nie wiem czy to jest potrzebne. A jeżeli o radę praktyczną, jeżeli chcecie budować związek, musicie pomóc tym, którzy nie mają siły, żeby związki założyć. Czyli na przykład hipermarkety i szereg podobnych instytucji. No po prostu ze swoich składek musicie im coś odpalić, znaczy nie dawać składki, tylko pomóc im również czasami organizacyjnie w zorganizowaniu się. I to musi być z początku tajne, poza zakładem, bo póki na jednego pracownika czeka 5 bezrobotnych pod bramą, to związki zawodowe mają trudną sytuację w rozwoju. A właściciele dopiero po latach zrozumieją, że wyrzucanie lojalnych i dobrych pracowników, dlatego że pod bramą stoi 5 bezrobotnych, to jest również droga do tak zwanej upadłości. I jeszcze chyba jedno, jak już mówiłem. Mamy społeczeństwo, w którym interesy biednych zostały ze sceny politycznej całkowicie wykreślone. Przykładem jest PiS, jak musi kamuflować, prawda, swoje programy, żeby z nich nie wynikło za bardzo, że PiS będzie stawał w obronie biednych regionów, a tym samym biednych warstw społeczeństwa. Prawda? I tutaj klasa średnia. Musicie powiedzieć klasie średniej, że w tej chwili odpycha się nogą w zjeździe w dół, popierając takich, którzy obiecują klasę średniej ochronę kosztem najbiedniejszych, kosztem reszty społeczeństwa. Otóż, proszę Państwa, w Stanach nawet okazywało się, że sklepikarz, drobny sklepikarz, ma dochody dużo mniejsze od robotnika. To zależy od dzielnicy. Że kupiec może być tylko trochę bogatszy od klienta. Na żony zawsze w interesie klasy średniej jest mieć bogatych klientów. Wybitnych ludzi się słucha, nie komentuje. Może tylko dodam, panie Andrzeju, że
Adam Smith już 200 lat temu powiedział, że najniżej uposażony pracownik musi zarabiać dwa razy tyle, ile wynoszą jego podstawowe potrzeby. I to jest guru liberałów i bez tego motora wewnętrznego, bez tego popytu, czyli bez społeczeństwa, które jest w stanie kupować, to żadna gospodarka tak naprawdę na dłuższą metę nie ma szans rozwoju. Dzięki serdecznie. Ja mam pytanie do obu panów, mianowicie jak panowie w ramach, nie wiem, czy PR-u, ale w ogóle po pierwsze jak związki zawodowe zamierzają się rozliczyć i w ogóle co zamierzają zrobić z oszustami bankowymi, bo to jest taka dosyć istotna rzecz, która w nasz kraj hamuje rozwój jego. No to tutaj lichwa przez uprawiana jest jako normalny zarobek, prawda? Mam pytanie właśnie do związków zawodowych i do doradcy. Co to trzeba zrobić w tej sprawie? Pierwsza rzecz to też taka uwaga, PR tak naprawdę jest nam potrzebny wyłącznie jako technika przebijania się z tym, co my chcemy przekazać, żebyśmy byli w stanie skutecznie przebić się z naszymi postulatami, czy z naszymi, czy ze zdaniem, jaki mamy na dany temat. Stąd przykład umów śmieciowych jest tu bardzo wymowny. To myśmy tak naprawdę stworzyli to pojęcie. To myśmy tak naprawdę wyciągnęli ten problem na zewnątrz. Dzięki nam on żyje, jeszcze za poprzednika, za Janusza Śniadka, którego zresztą byłem asystentem i też miałem możliwość i okazję z nim współpracować. I dzisiaj to żyje wręcz już w Wikipedii się znalazł, przepraszam. Tak. Natomiast, wie pani co, nie odpowiem pani na to pytanie, co z tymi lichwiarskimi kredytami i naszą odpowiedzią kiedyś na początku były skoki i są kasy zapomogowo-pożyczkowe i są różne fundusze i fundacje, które tworzymy jako związek, bo one funkcjonują obok, gdzie staramy się pomagać ludziom. W Stoczni Gdynia mieliśmy Fundację Ochrony Zdrowia, która ludziom w wypadkach udzielała konkretnej pomocy. Na przykład jak szpital nie mógł zrobić operacji kolana, bo nie było jakichś gwoździ platynowych, to myśmy te gwoździe kupowali, dogadywaliśmy się ze szpitalem i ten szpital robił taką operację. Więc każda zorganizowana grupa, każde zorganizowane społeczeństwo może samo wypracować sobie mechanizmy, żeby z takich lichwiarskich kredytów się nie brało. Natomiast no to jest problem. Tak, są ogromnie powszechne. Ojej, ja nie wiem, czy ja się cieszę, że mi przekazałeś mikrofon, bo tak przyznaję zupełnie szczerze, że nic nie czuję się na siłach mądrego powiedzieć o rozwiązaniu kwestii lichwy, czy jakiś... Tak, to jest jakaś w ogóle wielka sprawa. Ja też tak czuję, tutaj muszę to powiedzieć, że państwo mnie tak spychacie do takiego narożnika, ten co opakowuje w ładne papierki, a ja nie chcę opakowywać nieprawdy w ładne papierki i wcale w takiej roli we współpracy z Solidarnością nie występujemy nigdy i to się bierze ze szczerego przekonania, że służymy jakiejś dobrej sprawie, a nie jakiegoś lukrowania rzeczywistości. Tak, jakiejś strasznej na przykład, tak? To tak w ogóle trochę na marginesie, odwołując się tutaj do porównań, które się pojawiły. Ja też właśnie chciałem zabrać głos w podobnym tonie. Tutaj PR czy marketing, czy tego typu pojęcia, one po prostu wywołują pewne mechaniki, pewne negatywne skojarzenia, ponieważ po prostu firmy, które w tej branży działają, bardzo często dopuszczają się przestępstw, kłamstw, wynajmowane są po to, żeby mydlić oczy opinii publicznej i stąd po prostu skojarzenie i pewne mylenie pojęć. No, firmy takie jak Think Kong po prostu zajmują się komunikacją społeczną, zajmują się tym, żeby zastanowić się, w jaki sposób ten komunikat, który Solidarność formułuje, przedstawić w taki sposób, że on był zrozumiały, żeby on miał szansę przebić się przez ten zgiełk medialny i tak dalej. Więc to jest tak jak z ćwiczeniem sztuki wymowy, tak jak z ćwiczeniem, nie wiem, sztuki prowadzenia sporów, tak samo istnieje osobna gałąź działalności, myśli ludzkiej, działalności praktycznej, jaką jest po prostu no właśnie komunikowanie pewnych treści. Wizerunek chciałbym zapytać jako przedstawiciel pokolenia, chyba niestety innego niż pan Andrzej. Parę lat temu jeszcze, przynajmniej wśród moich znajomych,
o związkowcach nie mówiło się zbyt dobrze. No, za przeproszeniem opinia panowała darmozjady, prawda? I mam wrażenie, że ten obraz się zmienia. I chciałbym zapytać w panów ocenie, jak to jest. Czy ta zmiana wynika z jakichś czynników zewnętrznych, bo idzie kryzys, trudniej o pracę, ludzie wracają do związkowców i oczekują od nich jakiegoś wsparcia. Czy też podjęliście jakąś taką wizerunkową pracę, panowie, w tym okresie, żeby troszeczkę ten obraz się poprawił? Czy to jest bardziej efekt takiej szybkiej oceny waszego działania, czy zmiany czynników zewnętrznych? Ja myślę, że złożyły się na to dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy autentyczni w tym, co robimy. To nie jest tak, że mówimy o umowach śmieciowych, bo szukamy tematu, żeby czymś zapełnić przestrzeń publiczną, bo to jest gigantyczny i prawdziwy problem, a to też jest obszar ludzi, których my chcielibyśmy, przepraszam, brzydko mówiąc, zagospodarować, czyli pomóc im się zorganizować, bo tutaj nikt nikogo do niczego nie zmusi. Umowy śmieciowe, czy płaca minimalna, czy wydłużenie wieku emerytalnego, to są rzeczy, z którymi my autentycznie walczymy. One są obudowane bardzo merytorycznymi analizami, dokumentami, które są zresztą dostępne na stronie, na naszej stronie i tutaj w naszych przekazach. I myślę, że to jest jedna rzecz. A druga rzecz, lider ma ogromne znaczenie dla organizacji. I to każdy z was wie, tutaj był Leper przywoływany świętej pamięci. Ja go nie lubiłem. To nie była moja bajka. To nie jest sposób działania, który w jakiś sposób mi odpowiadał, ale trzeba przyznać, że lider ma gigantyczne znaczenie dla wizerunku organizacji. Duda tego, czego nas uczy i co nam wszczepia w każdym dniu, to swój własny entuzjazm. On jest człowiekiem, któremu się chce. Autentycznie się chce i on to robi z przekonania, bo ma to w sercu. Ja od 15 lat pracuję w związku, mogę powiedzieć, że jestem zawodowym związkowcem, ale dlatego, że ja chcę. Nigdy nie pracowałbym ze Śniadkiem, gdyby to nie był porządny człowiek i gdyby dla takiego człowieka nie było warto pracować. I nie pracowałbym z Dudą, gdyby nie to, że zresztą też doskonale to o nim świadczy. Ja były asystent Janusza Śniadka, który przecież walczył w szrankach wyborczych z obecnym przewodniczącym. Uwierzył, że jesteśmy ludźmi lojalnymi wobec firmy i mamy potencjał, który warto wykorzystać. To bardzo dobrze świadczy o klasie tego człowieka i o tym, że jest autentycznym liderem. Więc ja myślę, że te dwa elementy złożyły się na to, że dzisiaj wszyscy wiedzą, o co chodzi Solidarności i lider, który stoi na jej czele, jest liderem autentycznym. Myślę, że tak. Coś chcesz, Norbercie, dodać? Nie, no, ja chciałem jak najbardziej zgodzić się z tym, co mówisz, bo no, my pomagamy w kilku projektach, ale to nie przypisywałbym temu roli takiej jakiejś sprawczej w skali społecznej, że to zmienia wizerunek Solidarności. Ja uważam, że jak najbardziej jestem za współpracą Solidarności z Agencją PR-owską. Ja podam przykład, nie wiem, każdy na sali słyszał takie pojęcie jak Linux, prawda? Linux. Jest to alternatywny system operacyjny wobec Windowsa, darmowy, możemy sobie go ściągnąć. Nie mam w domu żadnego Windowsa. Możemy korzystać z internetu i tak dalej. I jak ten Linux stał się popularny, prawda? Napisał jakiś pan 20 lat temu jądro. No i tak naprawdę korporacja, która zajmuje się bazami danych, Oracle, ogłosiła, że przechodzi na Linuxa. I po tym momencie tak naprawdę ludzie zaczęli masowo ściągać tego Linuxa. No tak to się stało, to znaczy rynek wypromował tego Linuxa, to nie sami ci, którzy jakby napisali te jądro i tak powiedzieli, że no super, mamy super produkt, ściągajcie sobie, prawda? Więc jak korzystanie jakby z agencji PR-owskiej nie widzę nic przeciwko. Co do Linuxa, to Linux też miał, oddał swoje jądro, oddał swój kod, że każdy może je tworzyć. Nie jest tajne, tak jak w przypadku Microsoftu i co jest źródłem wielu dramatycznych problemów, bo każdy, kto znajdzie problem w Linuxie, to go zaraz publikuje i wszyscy o tym wiedzą. Ja chciałem spytać pana z Solidarności. Trzy krótkie pytania, czy trzy problemy. Pierwszy problem, kilkadziesiąt procent Polaków, między innymi ja, te kilkadziesiąt procent ja, pracujemy w zakładach, które mają poniżej 10 pracowników, tak? Czyli nie jesteśmy w stanie założyć komisji zakładowej, tak? Znaczy, co w związku z tym? Bo ja nie zauważyłem zainteresowania tym problemem. Kilkadziesiąt procent pozostaje, oczywiście są tam jakieś struktury międzyzakładowe i tak dalej, ale tak naprawdę w sensie
działalności w zakładzie, my jesteśmy pozbawieni praw związkowych de facto, tak, tak uważam. Druga rzecz, jak państwo sobie wyobrażacie w ogóle, że uda się uzyskać skłonność do działania w związkach zawodowych w sytuacji, kiedy mamy taką jak w tej chwili ochronę bezrobotnych. Wiadomo, że sankcją, tak, tą nielegalną zazwyczaj, ale sankcją za działalność związkową, nielegalną, ale realną, jest często bezrobocie, tak, wyrzucenie pracownika. No jest tam potem sprawa w sądzie pracy i tak dalej, to wszystko trwa latami. De facto w tej chwili, kiedy mamy sytuację taką, że co szósty bezrobotny tylko dostaje zasiłek, tak, jest to zasiłek, z którym ja na przykład za swoje własne 26-metrowe mieszkanie nie mógłbym nawet zapłacić w czynszu, za moje własne mieszkanie, nie najmowane, tak, to jak sobie państwo wyobrażacie, że będzie taka skłonność? Wiadomo, że ta skłonność do działania będzie tym większa, im mniejsza będzie, ta ewentualna kara, tak, za działalność. I trzecia rzecz, to pan mówi, że jest 700 tysięcy ludzi. Ja powiem tak, mam duże wątpliwości, czy Solidarność jest związkiem, czy jest strukturą, tak? Nawet taką demokratyczną, decentralizowaną, jakbyśmy chcieli, tak? Żeby było wiele poziomów zarządzania. I podam przykład słynnego strajku w Ożarowie, który tam trwał 270 dni, prawda? Wiadomo, brutalne represje, bicie ludzi na terenie przedszkola przyzakładowego, bicie modlących się kobiet przez prywatną ochronę, no dramat, tak? Ja miałem okazję tam być przez 3 dni i obserwować mniej więcej, jak to wygląda. I zastanawiałem się, na czym polega uczestnictwo osób, które strajkują w związku Solidarność, tak? Bo oczywiście to była komisja zakładowa, w ramach zakładu ci ludzie byli bardzo solidarni, bardzo, bardzo, bardzo przyjacielscy, koleżeńscy, bardzo zwarci, tak? Jaka jest pomoc związku? W takim nagłośnionym w ogóle, no, można powiedzieć, priorytetowym sporze całego związku, tak? Wystarczyło tam pojechać, żeby zobaczyć, co jest potrzebne, tak? Że w sytuacji, kiedy jest przemoc z drugiej strony, potrzebni są prawnicy, tak? Na miejscu. Potrzebni są ludzie, którzy nagrają to, żeby był materiał do sądu, materiał wideo, tak? Że potrzebny jest sprzęt powielający, tak? Bo jest to sytuacja, która gromadzi jakieś zaciekawienie społeczności lokalnej, ludzie przychodzą, no trzeba im coś dać, tak? Porozmawiać, tak? Natomiast całą pomocą, którą ci ludzie dostali, było to, że od czasu do czasu przyjeżdżały jakieś poszczególne komisje zakładowe z innych zakładów pracy i solidarnościowo tam przebywały z tymi ludźmi jeden dzień. To oczywiście ma olbrzymie znaczenie moralne i chwała tym ludziom, tak? Ale to jest po prostu gest solidarności, gest tylko. Ważny, ale gest solidarności drugiej takiej samej grupy pracowników. Natomiast cała ta struktura, tak? Z centralą w Gdańsku i tak dalej, nie wygenerowała niczego innego, tak? I drugi, już bardzo króciutko przykład. Jak działa Solidarność? Kiedy był strajk generalny Legionu Solidarność, to był, nie wiem, tam 92, 3, już nie pamiętam w tej chwili, ja poszedłem w swoim zakładzie pracy do organizacji zakładowej i spytałem się, co oni w związku z tym robią. Oni powiedzieli, że nie, bo że nic nie robią, bo jest ich za mało, prawda? Nie są w stanie nic zrobić. W związku z czym ja z grupą pracowników zorganizowaliśmy referendum, tak? I okazało się, że większość pracowników, takie nielegalne, prawda, bo nie byliśmy związkiem zawodowym, ale większość pracowników opowiedziała się za strajkiem. I wtedy kto nam zablokował ten strajk? Komisja Zakładowa Solidarności, ponieważ zrobiła swoje referendum wtedy już, ale w ten sposób, one było tak były ulokowane pytania, tak były ułożone, że można było wybrać opcję tam protestu, ale która nie polegała na strajku, tylko na oflagowaniu i tam, tak? Czyli w ramach Komisja Zakładowa Związku zablokowała mi próbę protestu, który miał się odbyć w ramach akcji ogólnopolskiej Solidarności, tak? Więc moje trzecie pytanie jest takie, na ile to jest struktura, tak? Bo ja mam wrażenie, że to jest w ogóle sieć, która jest w ogóle skrajnie zdecentralizowana. A jeszcze przykład Ożarowa. Jedna komisja Solidarności walczy, a dwie komisje z telefoniki z tego samego zakładu pracy wydały wtedy oświadczenie, że solidaryzują się z pracodawcą. Z pracodawcą w tej sytuacji, tak? Bo ta grupa pracowników, która tam walczy, działa na niekorzyść całego zakładu. To są moje pytania, tak? Każda organizacja zakładowa jest niezależna w swojej działalności i ma osobowość prawną. Centrala ani region nie mają w praktyce żadnych narzędzi wpływu czy wyegzekwowania jakiejkolwiek decyzji od organizacji zakładowej. Dlatego ja tak od początku zacząłem nie tyle szkoleniowo, żeby tutaj się mądrzyć, tylko żeby właśnie pokazać, jacy my jesteśmy. Czyli organizacja zakładowa, ci zorganizowani pracownicy w zakładzie naprzeciwko swojego pracodawcy, to jest absolutnie podstawa i
99% funkcjonowania naszego związku. W Ożarowie to był chyba 2007 rok, z tego co pamiętam, tak? Nawet wcześniej. Dla mnie, młodego związkowca w stoczni, my też pojechaliśmy z grupą, zresztą kupiliśmy trochę i jedzenia, i soków, i paru innych rzeczy, ale nie tylko to, bo też i parę głodówek w różnych miejscach, które zakończyły się nie najlepiej. Też parę organizacji zakładowych, które, no przepraszam, ale tak się skundliły z pracodawcą, że to aż wstyd, że to była Solidarność, ale mówię, to jest organizacja, która jest niezależna, która jest Solidarnością, należy, ma swoje struktury wyżej, ale to jest na zasadzie odwróconej. To my jesteśmy strukturą usługodawczą dla regionów i dla organizacji zakładowych, a nie one dla nas. I takich rzeczy niestety parę w Polsce się dzieje i tutaj nie będę ukrywał ani próbował ten. Powiem więcej, zdarzało nam się założyć gdzieś organizację zakładową, z której ludzie wylecieli, bo gdzieś błąd popełniliśmy. Znaczy nasz organizator, nie mówię ten. I kilku ludzi z grupy założycielskiej poleciało na bruk. Skończyło się to dla nich tragicznie. My musieliśmy założyć specjalny fundusz dla szykanowanych działaczy związkowych, bo dzisiaj za działalność związkową wyrzuca się więcej ludzi niż w stanie wojennym. Takie koło zatoczyliśmy. I mamy z tym gigantyczny problem, bo przy naszym wymiarze sprawiedliwości wszystkie sprawy wygrywamy praktycznie. Wszyscy ludzie są przywracani do pracy albo dostają porządne odszkodowania, tylko przez półtora roku siedzą na bezrobociu. Taki przykład Marek Adamski z Człuchowskiego Radpolu. Półtora roku był wyrzucony przez pracodawcę. Przywrócili go do pracy, dostał fantastyczne odszkodowanie, wrócił na swoje stanowisko, organizacja skoczyła dwukrotnie. Półtora roku był wykluczony, wyrzucony i nie mógł tak naprawdę niczego zrobić. Tylko że wiecie państwo, jak powstawały organizacje związkowe na świecie, to pojęcie prawa pracy jeszcze nie istniało, a za działalność związkową zabijali ludzi. Były wyroki śmierci w Chicago jeszcze w latach 50. były wyroki śmierci za strajki generalne. Więc i tak jesteśmy dzisiaj w dużo lepszej sytuacji. Pytanie, gdzie jest ta granica strachu? Bo ja uważam i też będę bronił tej tezy, że to pracownik ma obowiązek dbać o swój interes, a związek zawodowy jest najlepszym narzędziem do tego. To odwraca w ogóle sposób myślenia. To nie my jesteśmy jakimiś załatwiaczami, którzy ty się do nas zapisz, to my ci coś damy, a jak będzie ci źle, to my ci zrobimy dobrze. Nie. To pracodawcy właśnie, ci świadomi ludzie organizują się, a lidera wybierają po to, bo przecież wszyscy nie pójdą negocjować. I to my jesteśmy dla naszego lidera tarczą, a nie odwrotnie. A dzisiaj niestety ta pozycja jest często odwrócona. Pytanie, co dla mikrozakładów i ten. Nie wiem, co ja mam zaoferować pracownikowi pojedynczemu z butiku, biorąc od niego składkę, byłbym nieuczciwy, mówiąc, że ja ci nie wiadomo, co załatwię. Pracujemy nad taką formułą tak zwanego zryczałtowanego członka związku, czyli osoby, która mogłaby się zapisać przez internet, miałaby pewien zakres oferty czy jakieś rzeczy z naszej strony. Nawet myślimy, że jeżeli na danym terenie tych osób zbierze się więcej, żebyśmy wtedy za te ich zryczałtowane składki zatrudniali im opiekuna, który by za nich załatwiał parę rzeczy, ale to jest na etapie prac studyjnych, bo jest z tym naprawdę problem. Drugie pytanie jeszcze, przepraszam, bo mi umknęło. Tak, no... Nie, ja po prostu mówię, jakie są realia, z czym my musimy się zderzyć. Idziemy z człowiekiem do sądu, teraz prowadzimy dwóm ludziom zagory, dziennikarzom, prowadzimy im. Zresztą założyli tam Solidarność. Szkoda, że jak jest brędza, a nie jak było dobrze. I prowadzimy te sprawy, mamy świetnych prawników, wygrywamy te sprawy, tylko mamy takie zasrane sądy, jakie mamy. I mamy taki wymiar sprawiedliwości, jaki mamy. I z takimi realiami musimy sobie radzić. I robimy to. Natomiast no, nie przyspieszę sędziego, nie pogonię, żeby mi zrobił. Są przypadki, gdzie wyrzuconych działaczy związkowych przywoziliśmy 2-3 tysiące ludzi i robiliśmy rozróbę. To Farm w Toruniu, czy w Rzeszowie, mało że był członkiem władz związku, to jeszcze radnym był podwójnie chroniony. Też zrobiliśmy tam 2 razy zadymę. Tylko tak jak pan mówi, to jest wsparcie moralne, to jest pomoc taka doraźna,
ale ona w dłuższej perspektywie bez dobrze funkcjonującego systemu sprawiedliwości, no to ma różną skuteczność, ale często się udaje. Ja mam pytanie, na które troszeczkę już pan odpowiedział, dotyczące tej struktury decyzyjnej w Solidarności, ale też wydaje mi się też troszkę zahacza o taką tożsamość ideową i też o przekaz, który idzie na zewnątrz, bo Andrzej tutaj wspominał o sprawach z przeszłości, natomiast ja mam taki świeży przykład, który mnie troszeczkę negatywnie zaskoczył. Ja Solidarność bardzo popieram. Bardzo się cieszę z tej też jej ewolucji takiej, bo uważam, że w tych czasach Zachrza Kleskiego było nie najlepiej. Teraz uważam, że Związek robi bardzo dobrą robotę. Ale czytam sobie na przykład ostatnio taką informację prasową o spotkaniu takim dyskusyjnym w kwestii strajku generalnego w regionie śląsko-dąbrowskim, gdzie zresztą mieszkam. I tam jednym z postulatów, który podnosi Związek Zawodowy, oprócz wielu bardzo słusznych postulatów społeczno-ekonomicznych związanych z prawem pracy i tak dalej, jednym z tych postulatów są jednomandatowe okręgi wyborcze. Ja przeżywam wtedy szok jako sympatyk Solidarności, bo tak, to są oczywiście delegaci z komisji w regionie, w pełni demokratycznie przyjęli taki postulat. No nie można powiedzieć ludziom, że nie mogą tego, byłoby to sprzeczne z tymi ideałami demokratycznymi, ale jednocześnie no postulat, który przynajmniej dla sporej części społeczeństwa jest mocno kontrowersyjny pod względem takim ideowo-organizacyjnym. I teraz co w takim razie, teraz tak, panowie tutaj robicie świetny PR, umowy śmieciowe i tak dalej, bardzo, bardzo fajne rzeczy robicie. Ktoś wam w związku robi tak naprawdę kontr-PR w pewnym sensie, bo wyskakuje z postulatem, który mówię jest mocno kontrowersyjny po prostu, czyli chcąc nie chcąc ileś osób takich jak ja, którzy są przeciwnikami tego postulatu, odstręcza od związku, mimo że to jest tak naprawdę postulat zupełnie niezwiązany też tak naprawdę z tym, czym się związek generalnie powinien zajmować tak naprawdę, no bo jednomandatowe okręgi wyborcze to nie jest prawo pracy, to nie jest wysokość płac i tak dalej. I teraz co związek jako centrala, prawda, jako pewnego rodzaju struktura może, ale też zrobić i w konkretnej sprawie, zająć stanowisko, nie wiem, cokolwiek z tym zrobić, ale też kto, że tak powiem, ustala tak naprawdę pewnego rodzaju tożsamość ideowo-polityczną związku w takich sprawach wykraczających poza sprawy ekonomiczne, poza prawo pracy? Toczy się w tej chwili u nas wewnątrz w związku dyskusja na temat jednomandatowych okręgów wyborczych, bo dzisiaj mamy taki dualizm. Z jednej strony, żeby poseł został wybrany na posła, muszą go wybrać jego wyborcy w okręgu, a z drugiej strony, żeby on się znalazł na liście, musi go tam wstawić szef partii. I skutek tego jest taki, że jak mi tutaj będziesz fikał, szef partii powie, jak ty mi tutaj będziesz fikał, to nie wsadzę cię na listę. I wyborca, który w 80% przecież przeciwni byli ludzie wydłużeniu wieku emerytalnego i to jeszcze w sytuacji, gdy politycy w ogóle zataili ten problem w czasie kampanii wyborczej, nie mają tak naprawdę narzędzia, żeby tego swojego posła z okręgu rozliczyć. A z drugiej strony mam świadomość, że jeżeli, przepraszam, będzie zbieranina 460 posłów z jednomandatowych okręgów wyborczych, to jak z tego złożyć koalicję, rząd, jak z tego zrobić w ogóle jakąkolwiek władzę, która mogłaby funkcjonować? Ja rozumiem. Ale ja mówię o dyskusji, jakie idą tezy i ten. Ja bym chciał dojrzeć do takiej sytuacji, że zagrożenie mojemu posłowi z okręgu, stary, zagłosowałeś przeciwko temu, czego chcieliśmy, to my ci w kampanii narobimy tak pod górę, że się w głowie nie mieści, to ja bym chciał, żeby on tego się bał. Bo my to zrobimy teraz. My założyliśmy specjalną stronę Rozlicz Polityka, zapraszam na nią, gdzie rejestrujemy, jak się zachowuje w tych naszych sprawach najważniejszych. Ta strona jest w podziale na okręgi, na partie, nazwiska i są senatorzy, i są posłowie. I my będziemy im to robić. My uszczkniemy trochę naszych związkowych pieniędzy, żeby im nadrukować plakaty i przypomnieć za 3 lata w czasie wyborów, jak się zachowywali. Natomiast wyobrażam sobie sytuację, że w przypadku jednomandatowych okręgów, tak jak są senatorowie, byłoby to prostsze. Ale region Śląsko-Dąbrowski, region Ziemia Łódzka, czy Piotrkowski, czy jakikolwiek inny, Gdański,
może mieć swoje własne postulaty. Temat jednomandatowych okręgów wyborczych to jest kolejny wielki temat, którego nie mamy szansy tutaj omówić, więc miałbym prośbę, jeśli mogę, żeby odnieść się do bardziej ogólnego problemu, który poruszył Remigiusz, czyli tego, jak w ogóle właśnie mają się takie inicjatywy w regionach, czy najniższym jeszcze poziomie do pewnej polityki ideowej i wizerunkowej w związku jako całości. Na szczęście decyzję jako całość podejmuje jednak mimo wszystko Komisja Krajowa, czyli przedstawiciele wszystkich regionów i taki czy inny postulat i tak on potem jest konfrontowany przez tą naszą związkową demokrację, która ma swoje wady, ale ma też swoje zalety. Każdy region jest autonomiczny, może prowadzić własną politykę i różne rzeczy czasami mówi i zgłasza. Natomiast jeśli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, jest dużo za, dużo przeciw. Ta dyskusja się u nas tak naprawdę dopiero zaczyna, więc jej nie przesądzajmy. Ja myślę też, że będziemy w ściślejszych kontaktach, także tekstów, wymiany opinii, publikacji, że będziemy mogli na ten temat też i na waszym forum dyskutować. Zresztą mam nadzieję, że może 9. Festiwal Obywatela uda nam się zorganizować wspólnie w sali BHP w Gdańsku. Jest taka szansa, będę gorąco szefa do tego przekonywał. Myślę, że to dzisiejsze nasze spotkanie, ja bardzo, bardzo się z niego ucieszyłem, bo ja was tak naprawdę nie znam do końca. Poza czytaniem niektórych waszych publikacji i niektórych informacji, to tak naprawdę my musimy zacząć siebie słuchać, zacząć ze sobą rozmawiać, zacząć próbować współpracować, nawet jeśli się w czymś nie zgadzamy. Jeśli nie zgadzamy się w jednomandatowych, a my będziemy taką decyzję mieli za sobą, no to pewnie w tej kwestii ze sobą nie porozmawiamy. Ale jeżeli będziemy mówili o innych sprawach, które są nam po drodze, no tutaj wymownym przykładem jest Leszek Miller śpiewający Mury ze Stoczniowcami. To jak to było możliwe, słuchajcie, to chyba wszystko jest możliwe, chociaż Leszek Miller naszą bajką nie będzie.